chyba mam uczulenie na ten beret. O, kochanie. Mam nadzieję, że nie. Pokaż. Jak? No nieźle. Wiesz, chyba naprawdę masz uczulenie na ten beret. Pa, Franiu. Cześć, buzi. Niech pan przestanie tak mną pomiatać! To skandal! Po 30 latach nienagannej służby należy mi się odrobina szacunku! Szkoda, że go nie ma w domu. Jestem. Przestań, Kądziu. Szef ma stresującą pracę. Przestań się podlizywać temu nadętemu bufonowi. Wyłączyłem interkom. Nie, tylko go podkręciłeś. To niesprawiedliwe. Jestem równie inteligentny i utalentowany jak on. Kto wymyślił podział na biednych i bogatych? Myślę, że bogaci. Czy życie niani nigdy cię nie frustruje? O, skarbie. Nianią jestem tylko tymczasowo. Tak naprawdę mam o wiele bardziej ambitne plany. Zamierzam być bajecznie bogatą kobietą. A ja? Kamerdynerem bajecznie bogatej kobiety. No nie wiem, kochanie. Zastanówię się. Przepraszam, miałem zły dzień. W ramach przeprosin upiekę ci twoje ulubione ciasteczko. Staczam się. Podlizuje się niani. Ale całkiem dobrze ci szło. Przestań, Konrad. Skąd ta gorycz? Upisz mi skarpetki. Porzucił ją zimny drań. Co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się. Jej świat zawalił się. Adaś zostawił niedokończony batonik w kieszeni spodni. Grzeczny dzieciak. O twojej matce nie było czego dojadać. Raz znalazłam w jej fartuchu kości z całego kurczaka, kompletnie obgryzione. No brawo, brawo. Bravissimo maestro. Za dobre chęci. To dla ciebie. Nie dziwię się, że tak pusto w tej knajpie. Babciu! O, a czemu zawdzięczam tę wizytę? Umówiłam się z Teresą na obiad. Domniemywam, że w tej restauracji. A, panno moje, bardzo jest mi przykro, ale wypadło mi coś na dzisiejszy wieczór, więc musimy odwołać ten nasz taki rodzinny wypad. Odwołać, panie Skalski? Mieliśmy razem pójść na kolację, a potem mieliśmy przejechać się dorożką na romantyczny spacer. Oczywiście zaraz potem, jako podrzucimy dzieciaki do jakiegoś kina. Dobrze, niech je pani gdzieś zabierze. Na pewno się będziecie fajnie bawić. Tak, ale uprzedzam. Dzieciom brakuje męskiego wzorca. Mogę z nimi pójść. Mam zero estrogenu i niezły wąsik. Panie Skalski, naprawdę, ja uważam, że rodzice powinni się opiekować swoimi dziećmi. Powinni z nimi rozmawiać, chodzić z nimi na zakupy. Powinni wpadać do nich bez ostrzeżenia, powinni wyżerać wszystko z lodówki i krzyczeć, kiedy wreszcie wyjdziesz za mąż. Boże, co ja gadam? Otworzę! Cześć, kochanie. No, cześć, mamusiu. Ja przepraszam za spóźnienie, ale ja byłam na siłowni. Cześć, mamusiu. A od kiedy ty chodzisz na siłownię? Od kiedy otworzyli tam barek? Z tego, co się domyślam, to ćwiczysz głównie mięśnie szczęki. Cześć, kochanie. Przestań się drapać, bo ludzie pomyślą, że masz wszy. Bo mam. Dlatego mnie zwolnili z lekcji. O mój Boże, w szkole za 14 tysięcy rocznie wybuchła wszawica? Za taką kasę te robale powinny wam podpowiadać na klasówkach. No, wszy to wredne stworzenia. Stefan też kiedyś je przyniósł do domu. Ale na szczęście
Wystarczyło wyrzucić jego tupecik. Ale mamo, daj spokój. Jak ja mogłam to przeoczyć? Przecież jestem im najbliższą osobą na świecie. Bardzo mnie spędzi. Kochanie, nie zbliżaj się. One są bardzo skoczne. Mhm. Słyszeliście, co powiedział lekarz? Wszyscy mamy wszy. Zmieńcie swoją pościel, trzeba będzie ją wygotować. Przynieść też twoją? Nie, kochanie. Moją trzeba będzie spalić. Mam na oku piękny, jedwabny komplecik. No i tak, panie Skalski. Co? Lekarz powiedział, że wszy mam ja, dzieci, a pan nie. Ciekawe dlaczego, prawda? Nie, może dlatego, że ja się umawiam na konferencję na Malcie. A właśnie nie wydaje mi się, wie pan? Tak? Odnoszą wrażenie, że pan nie ma wesz tylko dlatego, że spędza pan zbyt mało czasu z dzieciakami. Gdyby pan spędzał więcej czasu z dzieciakami, to właśnie miałby pan wszy. Może jak one się przedostały przez tą warstwę lakieru. Ale pani, pani mnie zna, pani wie, że ja mam tutaj mnóstwo pracy. I co ja mam, rzucić to wszystko, tak zostawić, chodzić po domu w samych slipach? Nie mam nic przeciwko temu. No ja się był 44 lata kamerdynerem i nigdy nie robił zapraczkę. Sądzi, przestań narzekać. Hej, coś ci spadło. Spadło ci coś. Solidne alibi. Przeciąć linię telefoniczną. Założyć rękawiczki. Zakleić usta taśmą. Zmyć plamę krwi. Pozbyć się dowodów. Kupić banany. Hej, Kądziu! Hej! Hej, Kądziu, co to jest? Przeczytałaś? A załóżmy, że tak. To co wtedy? To są prywatne informacje. Gdyby się przeczytała, byłbym bardzo... bardzo zły. W takim razie nie czytałam. Cześć, muszę lecieć. Mówię ci, Jolka, jak zobaczyłam tą listę, to dreszcz mi przeszedł po całym ciele. Ale ja od dawna podejrzewałam go o schizofreniczno-psychodeliczne odchylenia. Wiesz? Ale po co mu banany? Nie wiem, ja nie jestem ekspertem, ale wiesz, mnie się wydaje, że w grę wchodzi ciasto. Dzień dobry. Proszę pana, ja wczoraj tutaj dzwoniłam i zamawiałam taki specjalny preparat na nazwisko Maj. Pani Zofia, specjalny preparat dla pani Maj na wszelice. Szczyka się. Tak, jest tutaj, przepraszam. Na wszelice dla pani. Tak, bardzo dziękuję. Na wszy? Dziękuję bardzo. Dziękuję. No co? To dla psa. No. Kotra świetnie pasuje mi do profilu psychopatycznego mordercy. Słuchaj, on pracuje ciężko fizycznie. Jest samotny i skłócony z matką. No, ale chwila. Słuchaj, oni zazwyczaj bywają piekielni. A nie, to kochanie, ty nie jesteś psychopatyczną morderczynią, przepraszam cię. Ty też nie jesteś morderczynią, super. A jeszcze mi się przypomniało, że oni noszą, ci słynni mordercy, takie przezwiska typu, wiesz, rzeźnik z Rudy, czy dusiciel z Katowic. Jolka, przestań, ale co ty gadasz? Przecież my nie mówimy tutaj o jakimś obcym, psychopatycznym mordercy, tylko mówimy o Konradzie, a ja go znam jak własną kieszeń. Poza tym on nie ma żadnego przezwiska, to po prostu Konrad. Mm-hmm. Po prostu Kądzio. Kądzio. Psychopatyczny morderca. Ja nie wierzę, że ty mieszkasz z nim 3 lata i ty nic o nim nie wiesz. Byłaś chociaż raz u niego w sypialni? Nie, kochanie, do tej pory skupiałam się na wejściu do innej sypialni. Pokój Konrada jest psychodelicznie dołująco mały. Co? Nie dziwnego, że zagląda do twojego. Jest zazdrosny. Jest napalony, Jolka. To nieważne.
Musimy się skupić na tym, żeby znaleźć dowody jego zbrodni. Ale czekaj, taką taśmą to on mógłby najwyżej zakneblować małego chomika, nie? Tu Konrad. Zostaw wiadomość. Na pewno oddzwonię. Ciao. Dzwonię z Kostnicy. Pytał pan o stężenie pośmiertne. Występuje w 2 do 4 godzin po śmierci. Boże, ale po co? Co? Do ciasta bananowego, wiesz? Przestań. Jego garderoba jest 4 razy większa od mojej. Zobacz tylko, co to za psychopata. Prawdziwy psychol. Codziennie ubiera się w takie same fatałaszki. Jak Batman. Zaraz, zaraz, tylko może płacz. Żebym nie zmarzł, kiedy będę brnął przez błoto i kałuże. Bo jaśnie panu hrabiemu zachciało się w środku nocy dostać oscypka. Franie, zawsze wiedziałam, że te opieki nad dziećmi uczyłaś się w warszawskim zoo. No i bardzo ładnie, kochanie. Preparat zadziałał, nie masz wszy, ale pachniesz jak kopalnia siarki. Dzięki, Franiusz. Nie ma sprawy, Aniołku. No nie, znowu nie ma kawy. Gdzie jest nasz kopciuszek? Cicho. Karolina, nie wnerwiaj Konrada. On jest teraz na skraju przepaści. Świetnie. Można go popchnąć? Mówię serio. Czy ty nic nie widzisz, kobieto? Nie widzisz, że on od kilku dni nie jest sobą. Od tygodnia nie zawiesił ani jednego odświeżacza do sedesu, ani jednego odświeżacza, nic, nul. Nie, nie, Franiu. Jak tak ciebie słucham, to mam ochotę walić głową w mur. Dung, dung. Ej, Karolina. Zachowuj się, bo jak tak będziesz się zachowywała, to nic ci nie powiem. W ogóle się do ciebie nie będę odzywać. Marzenia jednak się spełniają. Dobra. Podziękujesz mi kiedy indziej. Słuchaj, nie szczęsna kobieto. Konrad planuje morderstwo. Nie, no przecież on nie byłby zdolny do zrobienia czegoś takiego. Myślisz? No brudziłby i sam potem musiałby sprzątać. Karolina, mówię poważnie. Widziałam jego zapiski. Rękawiczki, kneber, krew, banany. I wiesz, mieszasz to wszystko w garnku, potem wrzucasz do piekarnika na 200 stopni i wyjmujesz po godzinie, mówię ci, palce lizać, palce lizać. Franiu, co robiłaś w mojej garderobie? Ja? A kto powiedział, że ja tam w ogóle byłam? Muszę o wszystkim powiedzieć panu Skalskiemu. Człowieku! Z drogi nie rozumiesz, to jest sprawa życia i śmierci. Tylko jak ja mu o tym wszystkim powiem, trochę dziwnie brzmi ta cała historia. Może tak po prostu powiem zwyczajnie, tak. Czarno na białym. Dobrze, że pana zastałam. Witaj, piękna, jak życie? Jak cholera. Kto się napędził tego Pietra? Po pierwsze te cienie. Tu do diaska nawet nie ma żaluzji. Kamerdyner naleje ci głębszego. O nie, tylko nie on. Nasz kamerdyner chce mnie sprzątnąć. Masz. Masz pana. Co za różnica. Nie łap mnie za słówka. Ten człowiek otruł mnie.
Wszędzie widzę plamy. Słuchaj, Maleńka. Plamy. Woalka. Okej, okay, może rzeczywiście jeszcze mnie nie otruł, ale żądam, żeby ten człowiek opuścił ten dom. Słuchaj, złota. O. Znam gościa od 30 lat. Dałem mu nie jednego papierosa. Nieraz rękę mu posmarowałem. Donosił mi co, gdzie, kiedy, którędy, jak. Na mój nos. Stary zapnie śmierci. Jednymi słowy, chcesz powiedzieć mi, człowieku, że dajesz mu papieroski i płacisz, żeby ci donosił, co i jak słychać w domu? Myślisz, że jest niewinny? Oczywiście. Tylko się upewniałam. Myślisz, że urodziłam się w wariatkowie? Że uciekłam z domu wariatów? Z domu bez klamek? Że mam luzy na przegubach? Szczerze mówiąc, tak. Chciałem panią prosić o rękę, ale nie wyjdę za wariatkę. Skończ tę komedię, rybko. O Boże. O nie. O nie. Taka głupia to ja nie jestem, żeby samej sobie zrobić kuku. Wyjdą i zostaniemy sam na sam. Jolka, przecież my nie mówimy o panu Skalskim, tylko o Konradzie. On wie, że byłyśmy u niego w garderobie. Jolka. 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 Bo! Ach! Sama się prosiłam. Panno Maj, ja przemyślałem wszystko i miała pani rację. Ja za mało czasu spędzam z dziećmi. O, tak, panie Skalski. Brawo. Brawo. Nie ma to jak ojcowska troska. Tak, i dlatego postanowiłem, że dzisiaj wieczorem zostanie pani z Konradem, a ja zabieram dzieci na kolację. Nie, panie Skalski, nie może pan mi tego zrobić. Dzieciaki się rozpuszczą jak dziadowski bicz. Nie rozumiem, to jest pani pomysł przecież. I to go właśnie dyskwalifikuje. Mhm. Panno Maj, ja odwołałem bardzo ważne spotkanie, żeby móc ten wieczór spędzić z dziećmi. Panie Skalski, błagam, niech pan mnie weźmie ze sobą. Ja wiem, że pan myśli, że jestem szmergniętą wariatką, ale Konrad chce mnie zabić, jak tylko zostaniemy sami. Niech się pani przyzna. Zrobi pani wszystko za soczystego homara, prawda? Panie Skalski, niech pan mówi, co pan chce. Trudno. Idę z wami, nie zostanę tutaj w tym domu. Nawet przez minutę. Wybierasz się gdzieś? Ja? Nie. Cieszę się, że zostaliśmy sami. A niezupełnie, kądziu, sąsiedzi z łatwością usłyszą mój krzyk! A! Wiem, że mnie rozgryzłaś. Ja? O czym ty mówisz? Nawet nie wiesz, o czym mówisz. Znalazłaś moje notatki, obejrzałaś garderobę, przejrzałaś mnie. Kądziu, czytałeś? Mają wprowadzić w Polsce karę śmierci. Znowu mają wprowadzić. Pójdziesz na pierwszy ogień. A potem, jeśli uznam, że warto... Będę męczył resztę rodziny. Nareszcie znalazłem moje przeznaczenie. To się tak świetnie robisz, kurczaki! Trzymaj się tego! Franiu, obudź się. Dlaczego ona zachowuje się jak wariatka? Widziałeś jej matkę? Franio, bzdurała sobie, że jesteś mordercą i zamierzasz nas wszystkich zabić. Ciebie bym nie dotknął. Zresztą jak każdy normalny mężczyzna. Franiu. Konrad. Odejdź, Konrad. Ja nie jestem żadnym mordercą. Napisałem po prostu scenariusz filmu kryminalnego. Chciałem, żebyś go przeczytała. Konrad, masz mnie za idiotkę? Przeczytałam twoje zapiski. Krew, knebel, rękawiczki, banany, solidne alibi. To tytuł. A po co dzwoniłeś do kostnicy?
Konsultowałem scenariusz. A banany? Piekłem ciasto. Tak? A gdzie ono jest? Przyszła twoja mama i zjadła. A po co ci były gazety o pistoletach? No bo była do nich dołączona płyta z nagim instynktem. Rany boskie. Co ja sobie ubzdurałam w tej głowinie? Co ja sobie ubzdurałam? Ale skoro się wszystko wyjaśniło, to może przeczytasz mój scenariusz. Byłaś do niego inspiracją. Naprawdę? Zaimponowała ci moja niezależność. Nie, ale główna bohaterka doprowadza się do obłędu z nieszczęśliwej miłości do swego pracodawcy, któremu poświęciła młodość i urodę. Hej, a wy już w domu? Kolacje przerwały mi natrętne pasożyty. Spotkaliście moich rodziców? Nie, panno moje, mam psy. A, panie Skalski, gratuluję. To tylko oznacza, że spędza pan ze swoimi dziećmi odpowiednią ilość czasu. Tato, ale my nadal umieramy z głodu. Możemy chociaż pizzę zamówić? No, o, nie, kochani. Ojciec obiecał wam owoce morza i ja was zabiorę. Ale naprawdę pizza wystarczy. Ale dlaczego? Nie róbcie przykrości ojcu. Proszę bardzo, idziemy. Jest pan pewien, że nie chce pan iść z nami? Panie Maj, czy pani zwariowała? Swędzi mnie jak diabli. Ja właśnie wróciłem z tego deszczu. Jeden powód, dla którego miałbym mi dzwonić. Konrad napisał scenariusz. Panie przodę, tak. Pan Maj, pani mamo, teraz... Koniu, ta bohaterka w ogóle do mnie nie przemawia. Przecież jest dokładnie taka jak ty. Pochodzi z Pragi. Jest sprytną brunetką. Ma 24 lata. O, teraz przemówiła. No to może odbierzemy Apolonię z wesołego miasteczka. Oj tam, daj spokój, niech się dziewczyna wyszaleje. O specjalny preparat dla pani Maj na wszalicę. Szyka się. Tak, tak, jest tutaj, przepraszam. Na wszalicę dla pani. Tak, bardzo dziękuję. Na wszy... Dziękuję bardzo. Dziękuję. I... No co? To dla psa. No. Konrad świetnie pasuje mi do profilu psychopatycznego mordercy. Słuchaj, on pracuje ciężko fizycznie. Jest samotny i skłócony z matką. Ale chwila. Słuchaj, oni zazwyczaj bywają piekielni i inteligentni. A nie, to kochanie, ty nie jesteś psychopatyczną morderczynią, przepraszam cię. Ty też nie jesteś morderczynią, słuchaj. Jeszcze mi się przypomniało, że oni noszą, ci słynni mordercy, takie przezwiska typu, wiesz, rzeźnik z Rudy, czy dusiciel z Katowic. Jolka, przestań, ale co ty gadasz? Przecież my nie mówimy tutaj o jakimś obcym, psychopatycznym mordercy, tylko mówimy o Konradzie, a ja go znam jak własną kieszeń. Poza tym on nie ma żadnego przezwiska, to po prostu Konrad, po prostu Kondzio. Kondzio, psychopatyczny morderca. Ja nie wierzę, że ty mieszkasz z nim 3 lata i ty nic o nim nie wiesz. Byłaś chociaż raz u niego w sypialni? Nie, kochanie, do tej pory skupiałam się na wejściu do innej sypialni. Pokój Konrada jest psychodelicznie dołująco mały. Co? Nic
dziwnego, że zagląda do twojego? Jest zazdrosny, no. Jest napalony, Jolka. To nieważne. Musimy się skupić na tym, żeby znaleźć dowody jego zbrodni. Okay. Jolka, co? Taśma klejąca. Ale czeka, taką taśmą to on mógłby najwyżej zakneblować małego chomika, nie? Mm. Tu Konrad. Zostaw wiadomość. Na pewno oddzwonię. Ciao. Dzwonię z kostnicy. Pytał pan o stężenie pośmiertne. Występuje w 2 do 4 godzin po śmierci. Boże, ale po co? Co? Do ciasta bananowego, wiesz? Przestań. Co? Sznur. Jego garderoba jest 4 razy większa od mojej. Zobacz tylko, co to za psychopata. Prawdziwy psychol. Codziennie ubiera się w takie same fatałaszki. Jak Batman. Zaraz, zaraz, tylko może płacz. Żebym nie zmarzł, kiedy będę brnął przez błoto i kałuże. Pojaśnię panu hrabiemu, zachciało się w środku nocy dostać oscypka. Franie, ja zawsze wiedziałam, że te opieki nad dziećmi uczyłeś się w warszawskim. Ja uważam, że rodzice powinni się opiekować swoimi dziećmi. Powinni z nimi rozmawiać, chodzić z nimi na zakupy. Powinni wpadać do nich bez ostrzeżenia, powinni wyżerać wszystko z lodówki i krzyczeć, kiedy wreszcie wyjdziesz za mąż. Boże, co ja gadam? Otworzę! Cześć, kochanie. No, cześć, mamuś. Ja przepraszam za spóźnienie, ale ja byłam na siłowni. Cześć, mamusiu. Od kiedy ty chodzisz na siłownię? Od kiedy otworzyli tam barek? Z tego, co się domyślam, to ćwiczysz głównie mięśnie szczęki. Cześć, kochanie. Przestań się drapać, bo ludzie pomyślą, że masz wszy. Bo mam. Dlatego mnie zwolnili z lekcji. O mój Boże, w szkole za 14 tysięcy rocznie wybuchła wszawica? Za taką kasę te robale powinny wam podpowiadać na klasówkach. No, wszy to wredne stworzenia. Stefan też kiedyś je przyniósł do domu. Ale na szczęście wystarczyło wyrzucić jego tupecik. Ale mamo, daj spokój. Jak ja mogłam to przeoczyć? Przecież jestem im najbliższą osobą na świecie. Bardzo mnie spędzi. Kochanie, nie zbliżaj się. One są bardzo skoczne. Mhm. Słyszeliście, co powiedział lekarz? Wszyscy mamy wszy. Zmieńcie swoją pościel. Trzeba będzie ją wygotować. Przynieść też twoją? Nie, kochanie. Moją trzeba będzie spalić. Mam na oku piękny, jedwabny komplecik. No i tak, panie Skalski. Co? Lekarz powiedział, że wszy mam. Ja, dzieci, a pan nie. Ciekawe dlaczego, prawda? Nie, może dlatego, że ja się umawiam na konferencję na Malcie. A właśnie nie wydaje mi się, wie pan? Tak? Odnoszą wrażenie, że pan nie ma wesz tylko dlatego, że spędza pan zbyt mało czasu z dzieciakami. Gdyby pan spędzał więcej czasu z dzieciakami, to właśnie miałby pan wszy. Może jak one się przedostały przez tą warstwę lakieru. Ale pani mnie zna, pani wie, że ja mam tutaj mnóstwo pracy. I co ja mam tutaj? Rzucić to wszystko? Tak zostawić? Chodzić po domu w samych slipach? Nie mam nic przeciwko temu. No ja się zbył 44 lata kamerdynerem i nigdy nie robił zapraczkę. Pądzie, przestań narzekać. Hej, coś ci spadło. Spadło ci coś. Solidne alibi. Przeciąć linię telefoniczną. Założyć rękawiczki. Zakleić usta taśmą. Zmyć plamę krwi. Pozbyć się dowodów. Kupić banany. Hej, Kądziu! Hej, hej, hej! Hej, Kądziu, co to jest?
Przeczytałaś? A załóżmy, że tak. To co wtedy? To są prywatne informacje. Gdyby się przeczytała, byłbym bardzo... bardzo zły. W takim razie nie czytałam. Cześć, muszę lecieć. Mówię ci, Jolka, jak zobaczyłam tą listę, to dreszcz mi przeszedł po całym ciele. Ale ja od dawna podejrzewałam go o schizofreniczno-psychodeliczne odchylenia, wiesz? Ale po co mu banany? Nie wiem, ja nie jestem ekspertem, ale wiesz, mnie się wydaje, że w grę wchodzi ciasto. Dzień dobry. Proszę pana, ja wczoraj tutaj dzwoniłam i zamawiałam taki specjalny preparat na nazwisko Maj. Pani Zofia. Franiu, głowa mnie spędzi. Chyba mam uczulenie na ten beret. O, kochanie. Mam nadzieję, że nie. Pokaż. Jak? No nieźle. Wiesz, chyba naprawdę masz uczulenie na ten beret. Pa, Franiu. Cześć, buzi. Niech pan przestanie tak mną pomiatać! To skandal! Po 30 latach nienagannej służby należy mi się odrobina szacunku! Szkoda, że go nie ma w domu. Jestem. Przestań, Kądziu. Szef ma stresującą pracę. Przestań się podlizywać temu nadętemu bufonowi. Wyłączyłem interkom. Nie, tylko go podkręciłeś. To niesprawiedliwe. Jestem równie inteligentny i utalentowany jak on. Kto wymyślił podział na biednych i bogatych? Myślę, że bogaci. Czy życie niani nigdy cię nie frustruje? O, skarbie. Nianią jestem tylko tymczasowo. Tak naprawdę mam o wiele bardziej ambitne plany. Zamierzam być bajecznie bogatą kobietą. A ja? Kamerdynerem bajecznie bogatej kobiety. No nie wiem, kochanie. Zastanówię się. Przepraszam, miałem zły dzień. W ramach przeprosin upiekę ci twoje ulubione ciasteczko. Staczam się. Podlizuję się niani. Ale całkiem dobrze ci szło. Przestań, Konrad. Skąd ta gorycz? Upisz mi skarpetki. Porzucił ją zimny drań. Co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się. Jej świat zawalił się. Adaś zostawił niedokończony batonik w kieszeni spodni. Grzeczny dzieciak. O twojej matce nie było czego dojadać. Raz znalazłam w jej fartuchu kości z całego kurczaka, kompletnie obgryzione. No brawo, brawo. Bravissimo maestro. Za dobre chęci. To dla ciebie. Nie dziwię się, że tak pusto w tej knajpie. Babciu! O, a czemu zawdzięczam tę wizytę? Umówiłam się z Teresą na obiad. Domniemywam, że w tej restauracji. A, panno moje, bardzo jest mi przykro, ale wypadło mi coś na dzisiejszy wieczór, więc musimy odwołać ten nasz taki rodzinny wypad.
Odwołać, panie Skalski. Mieliśmy razem pójść na kolację, a potem mieliśmy przejechać się dorożką na romantyczny spacer. Oczywiście zaraz potem, jako podrzucimy dzieciaki do jakiegoś kina. Dobrze, niech je pani gdzieś zabierze. Na pewno się będziecie fajnie bawić. Tak, ale uprzedzam. Dzieciom brakuje męskiego wzorca. Mogę z nimi pójść. Mam zero estrogenu i niezły wąsik. Panie Skalski, naprawdę. Zo. No i bardzo ładnie, kochanie. Preparat zadziałał, nie masz wszy, ale pachniesz jak kopalnia siarki. Dzięki, Praniusz. Nie ma sprawy, Aniołku. No nie, znowu nie ma kawy. Gdzie jest nasz kopciuszek? Cicho. Karolina, nie wnerwiaj Konrada. On jest teraz na skraju przepaści. Świetnie. Można go popchnąć? Mówię serio. Czy ty nic nie widzisz, kobieto? Nie widzisz, że on od kilku dni nie jest sobą. Od tygodnia nie zawiesił ani jednego odświeżacza do sedesu, ani jednego odświeżacza, nic, nul. Nie, nie, Franiu. Jak tak ciebie słucham, to mam ochotę walić głową w mur. Dung, dung. Ej, Karolina. Zachowuj się, bo jak tak będziesz się zachowywała, to nic ci nie powiem. W ogóle się do ciebie nie będę odzywać. Marzenia jednak się spełniają. Dobra. Podziękujesz mi kiedy indziej. Słuchaj, nieszczęsna kobieto. Konrad planuje morderstwo. Nie, no przecież on nie byłby zdolny do zrobienia czegoś takiego. Myślisz? No brudziłby i sam potem musiałby sprzątać. Karolina, mówię poważnie. Widziałam jego zapiski. Rękawiczki, kneber, krew, banany. I wiesz, mieszasz to wszystko w garnku, potem wrzucasz do piekarnika na 200 stopni i wyjmujesz po godzinie, mówię ci, palce lizać, palce lizać. Franiu! Co robiłaś w mojej garderobie? Ja? A kto powiedział, że ja tam w ogóle byłam? O wszystkim powiedzieć panu Skalskiemu. Człowieku, z drogi nie rozumiesz, to jest sprawa życia i śmierci. Tylko jak ja mu o tym wszystkim powiem, trochę dziwnie brzmi ta cała historia. Może tak po prostu powiem zwyczajnie, tak. Czarno na białym. Dobrze, że pana zastała. Witaj, piękna, jak życie? Jak cholera. Kto ci napędził tego Pietra? Po pierwsze te cienie. Tu do diaska nawet nie ma żaluzji. Kamerdyner naleje ci głębszego. O nie, tylko nie on. Nasz kamerdyner chce mnie sprzątnąć. Masz. Masz pana. Co za różnica. Nie łap mnie za słówka. Ten człowiek otruł mnie. Wszędzie widzę plamy. Słuchaj, maleńka. Plamy. Bualka. Okej, może rzeczywiście jeszcze mnie nie otruł, ale żądam, żeby ten człowiek opuścił ten dom. Słuchaj, złota. O. Znam gościa od 30 lat. Dałem mu niejednego papierosa. Nieraz rękę mu posmarowałem. Donosił mi co, gdzie, kiedy, którędy, jak. Na mój nos. Stary zapnie śmierdzi. Jednymi słowy. Chcesz powiedzieć mi, człowieku, że dajesz mu papieroski i płacisz, żeby ci donosił, co i jak słychać w domu? Myślisz, że jest niewinny? Oczywiście. O, tylko się upewniałam. Myślisz, że urodziłam się w wariatkowie? Że uciekłam z domu wariatów? Z domu bez klamek? Że mam luzy na przegubach? Szczerze mówiąc, tak. Chciałem panią prosić o rękę, ale nie wyjdę za wariatkę. Skończ tę komedię, rybko. O Boże. O nie. O nie. Taka głupia to ja nie jestem, żeby samej sobie zrobić kuku. Wyjdą i zostaniemy sam na sam.
o Skalskim, tylko o Konradzie. On wie, że byłyśmy u niego w garderobie. Jolka. 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 Bo! Ach! Sama się prosiłam. Panno Maj, ja przemyślałem wszystko i miała pani rację. Ja za mało czasu spędzam z dziećmi. O, tak, panie Skalski. Brawo. Brawo. Nie ma to jak ojcowska troska. Tak, i dlatego postanowiłem, że dzisiaj wieczorem zostanie pani z Konradem, a ja zabieram dzieci na kolację. Nie, panie Skalski, nie może pan mi tego zrobić. Dzieciaki się rozpuszczą jak dziadowski bicz. Nie rozumiem, to jest pani pomysł przecież. I to go właśnie dyskwalifikuje. Mhm. Panno Maj, ja odwołałem bardzo ważne spotkanie, żeby móc ten wieczór spędzić z dziećmi. Panie Skalski, błagam, niech pan mnie weźmie ze sobą. Ja wiem, że pan myśli, że jestem szmergniętą wariatką, ale Konrad chce mnie zabić, jak tylko zostaniemy sami. Niech się pani przyzna. Zrobi pani wszystko za soczystego homara, prawda? Panie Skalski, niech pan mówi, co pan chce. Trudno. Idę z wami, nie zostanę tutaj w tym domu. Nawet przez minutę. Wybierasz się gdzieś? Ja? Nie. Cieszę się, że zostaliśmy sami. A niezupełnie, kądziu, sąsiedzi z łatwością usłyszą mój krzyk! A! Wiem, że mnie rozgryzłaś. Ja? O czym ty mówisz? Nawet nie wiesz, o czym mówisz. Znalazłaś moje notatki, obejrzałaś garderobę, przejrzałaś mnie. Kądziu, czytałeś? Mają wprowadzić w Polsce karę śmierci. Znowu mają wprowadzić. Pójdziesz na pierwszy ogień. A potem, jeśli uznam, że warto... Będę męczył resztę rodziny. Nareszcie znalazłem moje przeznaczenie. To mnie tak świetnie robisz, kurczaki! Trzymaj się tego! Franiu, obudź się. Dlaczego ona zachowuje się jak wariatka? Widziałeś jej matkę? Franio, bzdurała sobie, że jesteś mordercą i zamierzasz nas wszystkich zabić. Ciebie bym nie dotknął. Zresztą jak każdy normalny mężczyzna. Franiu. Konrad. Odejdź, Konrad. Ja nie jestem żadnym mordercą. Napisałem po prostu scenariusz filmu kryminalnego. Chciałem, żebyś go przeczytała. Konrad, masz mnie za idiotkę? Przeczytałam twoje zapiski. Krew, knebel, rękawiczki, banany, solidne alibi. To tytuł. A po co dzwoniłeś do Kostnicy? Konsultowałem scenariusz. A banany?